Na półkach sklepowych znajdziemy dziesiątki szczoteczek do zębów, i każda z nich będzie inna. Czym powinniśmy się kierować przy wyborze szczoteczki dla dziecka? To jest podcast Rodzice Rosne, gdzie razem z ekspertami rozmawiamy o wszystkim, co zastanawia nas, rodziców. Nazywam się Natalia Tur, a moją gościnią jest dziś stomatolożka Aleksandra Burczyńska. Dzień dobry Olu. Witam serdecznie. Olu, czy mogłabyś opisać idealną szczoteczkę? Myślę, że słowo idealna szczoteczka to jest bardzo trudne słowo, ponieważ powinniśmy raczej szczoteczkę dobierać sobie indywidualnie do pacjenta, do człowieka, do jego potrzeb. I to nie tyle potrzeb takich ogólnych, co potrzeb jamy ustnej. Więc ja bym tutaj raczej wspomagała się pomocą i rozmową ze stomatologiem, który prowadzi i zna taką rodzinę no bardzo często od wielu lat. Czy dobrze rozumiem, że tak naprawdę idealna szczoteczka nie istnieje, bo najróżniejsze szczoteczki, nawet jeżeli bardzo się między sobą różnią? Mogą być dobre. Sądzę, że tak. To jest akurat, no powiedzmy, że zdania są podzielone, natomiast ja mam faktycznie wrażenie, że szczególnie jako stomatolog, mając możliwość wypróbowania najróżniejszych szczotek, swoim pacjentom faktycznie dobieram indywidualnie do potrzeb. Więc wydaje mi się, że nie istnieje idealna szczoteczka. To może pozwolę sobie rozebrać szczoteczkę na części. Zacznijmy od główki. Czy można powiedzieć, że im większa główka dziecka, tym większa główka, główka szczoteczki? Tak i nie. To wszystko zależy. Jeżeli mówimy o szczoteczkach manualnych, to tak i owszem, absolutnie. Tutaj jest to faktycznie zasada. Natomiast jeżeli przechodzimy do szczoteczek na przykład elektrycznych, to ta główka zazwyczaj jest podobnych rozmiarów. Więc wszystko, wszystko zależy od tego, jakiego rodzaju to jest szczotka. Czy to jest manualna szczoteczka, czy soniczna, czy elektryczna. No tutaj od razu się pojawia pytanie, jakie ma być to włosie, czyli jaka twardość tego włosia, no generalnie jak ja to zawsze mówię, temat rzeka, temat rzeka. Ale ja jednak chętnie podrążę Oczywiście. ten temat, więc może zacznijmy od tego, czym różnią się szczoteczka manualna, elektryczna, soniczna i czy konkretne modele są wskazane dla dzieci, jeżeli chodzi o wiek dziecka? Tak, ja to powiem szczerze, że ja jestem bardzo szczęśliwa, ponieważ będąc stomatologiem czynnie pracującym od 11 lat, bardzo obserwuję rynek i jak ten rynek się zmienia. I faktycznie na rynku pojawiło się mnóstwo różnych rozwiązań. Oczywiście szczoteczki manualne to takie klasyczne szczoteczki, które oczywiście zmieniają swoje kształty. Powiedzmy silikon medyczny, który gdzieś tam znajduje się na rączce szczotki albo na główce, oczywiście ma różny kształt, czyli szczoteczka. Może mieć trzy dełko okrągłe, proste, takie bardziej bulwiaste. No, najróżniejsze są teraz te możliwości. Natomiast faktycznie od jakiegoś czasu obserwujemy również na rynku szczoteczki soniczne dla bardzo malutkich dzieci. Oczywiście soniczne dla średnich pacjentów i dla dorosłych oraz klasyczne szczoteczki elektryczne, czyli rotacyjne, oscylujące, rotacyjne lub Teraz jeszcze jest taka nowa odmiana oscylacyjno-pulsacyjne, czyli one nie tylko się kręcą, ale jeszcze wydzielają z siebie. No, może to jest słabe słowo, ale wydzielają z siebie takie drgania. Użyję tego słowa, żeby było łatwiej rodzicom zrozumieć, co autor miał na myśli. Ale bo się trochę pogubiłam, czyli drgania wydziela szczoteczka soniczna czy elektryczna? Szczoteczka soniczna mm -hmm. głównie, ale wprowadzono teraz na rynek właśnie szczotki, które nie tylko się kręcą, ale też jeszcze pulsują. Mhm. Więc jeszcze są te takie drgania pulsacyjne. Dodatkowo one też bardzo fajnie wspomagają masaże dziąseł. Więc poza zębami trzeba jeszcze faktycznie brać pod uwagę dziąsła pacjenta. I to istotne. Jakie są te dziąsełka, ponieważ mogą być dziąsełka u małych dzieci, u których faktycznie wychodzą zęby mleczne, a pomiędzy nimi znajdują się przestrzenie dziąseł, które oczekują na kolejne zęby mleczne. Czyli na przykład mamy czwórki, ale nie mamy jeszcze trójki, a mamy już dwójki, no i teraz myjąc takie ząbki, to myjemy ząbki, po czym nagle pojawia się przerwa w postaci dziąsełka rozpulchnionego, które oczekuje na ząb mleczny i znowu jest ząbek klasycznie już wyżnięty. Także na pewno to też jest istotne w takiej małej jamie ustnej, żeby szczoteczka te dziąsełka dodatkowo masowała i wspomagała podczas ząbkowania. Czyli jaką byś polecała szczoteczkę choniczną, elektryczną czy. To pytanie przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że każdą szczoteczką można prawidłowo oczyścić zęby i jamę ustną. Mhm. Każdą. Wszystko zależy od tego, jak osoba, która myje zęby własne lub zęby swojego dziecka, potrafi, posiada wiedzę lub przykłada się do tego, jak te ząbki myje. I teraz tak, ja generalnie bardzo lubię taki schemat, który się gdzieś w mojej pracy zawodowej sprawdził, że na przykład u malutkich dzieciątek, u których pojawiają się dwa pierwsze ząbki, ja bardzo lubię, kiedy rodzice używają taką silikonową nakładkę na palec rodzica i myją pierwsze dwa ząbki, żeby też samemu się troszeczkę z tą jamą ustną poukładać, bo ta jama ustna jest malutka. Jeszcze przy pierwszym dziecku rodzice się boją, że przecież takiego bobaska to możemy coś popsuć i coś źle zrobić. No więc ta nakładka na palec rodzica się bardzo fajnie sprawdza. Potem pojawiają się kolejne zęby. Już troszkę jesteśmy tacy już przyzwyczajeni, że taki mały bobasek to już z nami nawet trochę współpracuje i wtedy możemy sobie przechodzić na manualną szczotkę dla małych Dziedziusiów, taką dla sześciomiesięcznego dziecka. No i faktycznie idzie nam to już dosyć zręcznie. W międzyczasie proponowałabym wprowadzać malutką szczoteczkę soniczną dla małych dzieci, ponieważ ona dodatkowo drży. Więc na pewno poprzez te drgania, nawet muszę Wam powiedzieć, Widzieć, że sprawdziłam dokładnie, które szczotki, ile tych ruchów sonicznych mają, i sprawdziłam, że taka malutka dla dzieci dla takich sześciomiesięcznych bobasków, e, produkuje 16 tysięcy ruchów sonicznych na minutę. Wow. Czyli tych drgań takich. No brzmi to bardzo, bardzo, wiecie, niesamowicie. Ale na przykład taka już soniczna dla dorosłych produkuje 62 tysiące takich ruchów sonicznych na minutę. Więc jak widzicie, różnica między 16 tysięcy a 62 jest ogromna. Więc... Ta soniczna dla małych dziedziusiów wspomaga nam dziąsełka podczas ząbkowania, odwrażliwia nam taką malutką jamę ustną, że coś w tej buzi się rusza, a dodatkowo drży. I do tego nam dochodzi możliwość prawidłowego oczyszczania tych ząbków, ponieważ taka szczotka soniczna oczywiście wygląda jak zwykła manualna, ale dodatkowo ma tą możliwość tych drgań sonicznych. No i bardzo lubię już u trzylatków, kiedy mamy wszystkie 20 zębów, jak przechodzimy albo na elektryczność, Albo na soniczną, chociaż powiem szczerze, że faktycznie mam bardzo dobre doświadczenia, jeśli trzylatki przechodzą na elektryczną szczoteczkę, ponieważ ona jest taka agresywniejsza, kręcąca się, głośna. A potem, jak już mamy takiego ośmiolatka, dziewięciolatka, dla którego szczotka i mycie zębów nie jest absolutnie żadnym zaskoczeniem, poza tym, że jest to takie bardziej bunt nastolatka hormonalny. To raczej wtedy już, czy to będzie elektryczna, czy soniczna, czy manualna, najważniejsze, aby te zęby były prawidłowo oczyszczone, czyli najpierw bardziej ja bym się skupiała na takiej psychologii dziecka, żeby odwrażliwiać jamę ustną i tak krok za krokiem wprowadzać coraz więcej elementów tego sprzętu do mycia zębów, ale tak jak mówiłam, każdą szczotką można prawidłowo myć zęby. Natomiast jeżeli przechodzimy już do tej opcji takiej bardziej dorosłości, no to u pacjentów dorosłych mamy różne przyczyny wyboru szczotek, albo jest to po prostu zęby nadwrażliwe, albo jest to przyczyna, która leży bardziej tylko i wyłącznie w działaniu przeciwpruchnicowym, albo wybieramy bardziej pod kątem, że na przykład są pacjenci, którzy nie lubią tego, że szczotka soniczna drży i jest taka początkowo bardzo łaskocząca dla jamy ustnej. Niektórzy w ogóle nie lubią, kiedy coś się w buzi rusza, bo są bardziej tacy wrażliwi, więc wolą manualną. Więc tak jak mówię, u dzieci lubię jak to idzie stopniowo, czyli stopniowe wspomaganie dziąseł podczas ząbkowania, oczyszczanie z resztek pokarmowych, odwrażliwianie jamy ustnej, a później, kiedy już mamy takiego wykształconego pacjenta, no to już lubię, jak sobie tak bardziej konkretnie dobieramy indywidualnie pod potrzeby jamy ustnej. Tak jak mówiłam, to pytanie jest bardzo rozległe, ale. Mam nadzieję, że w taki zrozumiały sposób opowiedziałam Wam, jak to można powolutku wprowadzać. Tak, oczywiście, dziękujemy, ale ja chciałabym jeszcze wrócić do tematu odwrażliwiania, bo to mnie bardzo zainteresowało. Dlaczego to jest ważne i na czym polega tak naprawdę? Odwrażliwianie generalnie zaczęło być takim tematem istotnym w momencie, kiedy mieliśmy do czynienia z wieloma rozmowami z rodzicami na ten temat, że dziecko między powiedzmy niecałe dwa latka a trzeci rok życia zazwyczaj bardzo nie chce mieć zębów. I to właściwie w każdym domu jest dosyć takim no, poważnym problemem, ponieważ mimo wielu prób i próśb, po prostu no. To mycie zębów nie wychodzi, dzieci uciekają, płaczą, krzyczą. I tak naprawdę wprowadzanie takiego, powiedziałabym, według mnie zalecenia krok po kroku sprawia, że dziecko się coraz bardziej przyzwyczaja, czyli najpierw myjemy szczoteczką manualną, potem przechodzimy do lekko drżącej sonicznej, następnie do elektrycznej. I to wszystko powoduje, że ten ruch w jamie ustnej robi się coraz bardziej agresywny, coraz bardziej intensywny i dzieci dużo lepiej reagują na kontakt z gabinetem stomatologicznym i z tym, że przychodzi jakaś pani doktor, zamaskowana jeszcze szczególnie, która właśnie próbuje w tej buzi oglądać ząbki, wkładać lusterko, a już nie daj Boże na mikrosilnik zamontować małą szczoteczkę kręcącą się taką samą jak elektryczna i wyczyścić osad na zębny. Także myślę, że korzyści takiego odwrażliwiania jamy ustnej właśnie przede wszystkim leżą w tym, żeby przy braku współpracy u małych dzieci przede wszystkim doprowadzić do sytuacji, że dziecko chce jednak te ząbki myć i zaczyna z nami coraz bardziej współpracować. Natomiast temat ten jest również bardzo szeroko, w tej chwili moim zdaniem, również rozważany, jeżeli chodzi o dzieci ze spektrum autyzmu, ponieważ od tego się właściwie zaczęła moja historia interesowania się takim odwrażliwianiem jamy ustnej u dzieci. Kiedy to zaczęłam w gabinecie przyjmować dzieci z różnymi na przykład zaburzeniami dotyczącymi właśnie sensoryki, z dziećmi ze spektrum autyzmu, zaczęłyśmy się konsultować z paniami, które były logopedkami, z neurologopedami i z tymi wszystkimi specjalistami zaczęliśmy rozmawiać o tym, że u dziecka, które właśnie, u którego występuje bardzo wysoka wrażliwość, jednak trzeba troszeczkę... Delikatniej postępować z wyborem szczoteczki, ponieważ jama ustna jest miejscem ekstremalnie wrażliwym. Czyli dobrze to rozumiem. Jama ustna dziecka jest bardzo wrażliwa, zwłaszcza dziecka z najróżniejszymi zaburzeniami sensorycznymi i trzeba w związku z tym stopniowo oswajać tę jamę ze szczoteczką. Tak, i wprowadzać najróżniejsze właśnie przybory do higieny jamy ustnej, tak, tak. Chciałabym jeszcze wrócić do tematu włosia. Włosie miękkie, twarde, al dente i od razu pozwolę sobie spytać, bo zawsze mnie to ciekawiło, kiedy i kto stosuje twarde włosie? Ja czułabym się niekomfortowo, a co dopiero dzieci, tak sobie myślę. Och, to jest właśnie bardzo, bardzo szeroki temat. Wszystko zależy od tego, jakiego mamy pacjenta. To znaczy, w jakim jest wieku, do jakich potrzeb my to włosie potrzebujemy. Więc jeżeli mamy takiego małego dzidziusia, u którego mamy uzębienie mleczne, które jest w trakcie wychodzenia, no to oczywiście włosie musi być absolutnie mięciutkie. Jeśli chodzi o takiego trzylatka, który ma 20 zębów, Czasami choruje, musimy używać syropów przeciwkaszlowych, przeciwgorączkowych, inhalacji wziewnych z lekami, czy na przykład u dzieci astmatycznych. Um, tutaj rzeczywiście. Mm, Włosie twarde się dosyć sprawdza, i najczęściej właśnie te szczoteczki elektryczne mają takie dosyć twarde włosie dla trzylatków. Natomiast jeżeli myślimy o pacjentach starszych, czyli powiedziałabym dorosłych zwyczajnie, to tutaj takie średnio twarde włosie jest najczęściej zalecane, chyba że mamy problemy z przyzębiem, to absolutnie nadwrażliwość lub choroby przyzębia lub dziąseł. Tutaj rzeczywiście skupiamy się na szczotce miękkiej, soft albo ultra soft, czyli takiej super miękkiej. Także tak naprawdę znowu wracamy do tego samego punktu, czyli raczej po kontroli jamy ustnej stomatolog powinien w zależności od tego, jaki pacjent siedzi na fotelu, jakie ma potrzeby, jakim jest indywidualistą, dobrać indywidualnie taką szczotkę i twardość włosia do pacjenta. Mamy już omówioną główkę, włosie, a co z rączką szczoteczki? Jaka powinna być? Tutaj bardziej kierowałabym się dowolnością takiego wyboru indywidualnego rodzica, który myje zęby dziecku. Chciałam tylko przypomnieć, że rodzice myją swoim dzieciom zęby do 12 roku życia. Z prostej przyczyny, ponieważ pierwszy moment, o który bardzo chcemy zadbać, to od zera, gdzieś do trzech lat, kiedy pojawiają się pierwsze zęby mleczne. Następny moment to jest od 6 roku życia, gdzieś do 12, kiedy mamy początki wyżnych się zębów stałych i mamy uzębienie mieszane. Te dwa momenty życiowe muszą być przeprowadzone prawidłowo, aby próchnica nie ciągnęła się za człowiekiem przez całe życie i kłopoty z zębami. I tutaj, jeśli chodzi o rączkę, ja bardzo lubię wszelkiego rodzaju rozwiązania tzw. lekkiej szczoteczki i łatwego uchwytu. Czyli jeżeli mamy szczoteczkę manualną dla dziecka malutkiego, która jest w kształcie takiego kółeczka, to ja bym raczej powiedziała, że to jest szczoteczka do łapki dziecka, żeby dziecko mogło sobie tą szczoteczkę gryźć, masować sobie yy, dziąsełka i tak naprawdę bawić się tą szczotką. Natomiast jeśli myślimy o szczotce do ręki rodzica, który myje dziecku zęby, to raczej powinna być to jak najbardziej poręczna szczotka. Więc ja na przykład osobiście, jeśli to jest szczoteczka soniczna lub elektryczna, zawsze wybieram taką, która jest lekka w ręce, ponieważ, jeśli mamy nawet jakiś bardzo, powiedziałabym, ekskluzywny model szczoteczki, ale ona jest rzeczywiście ciężka w ręce, to ona jest łatwiejsza, kiedy my sami sobie myjemy zęby. Ale jeżeli nakładamy końcówkę dla dziecka i chcemy umyć zęby dziecku, to dosyć trudno, dosyć męczące jest, kiedy ten nadgarstek rodzica ciągnie. Trzyma w łapce taką ciężką szczotkę. Więc ja bym bardziej polecała właśnie wszelkiego rodzaju szczoteczki, które są lekkie. Bardzo poręczne dla ręki rodzica, bo przecież spotykamy się tutaj z ramienia programu Rosnę. Więc raczej mówimy o dzieciach. Natomiast jeżeli chodzi o em, wszelkiego rodzaju takie właśnie antypoślizgowe silikony medyczne, którymi taka szczotka jest, powiedzmy, obłożona, to one też są na pewno mile widziane. Natomiast raczej bym się skupiała na tym, żeby to była poręczna i lekka w dłoni szczotka, ponieważ głównie mówimy o tym, żeby to rodzic. Mył zęby dziecku. A może warto mieć dwie szczoteczki? Jedna dla dziecka, by samodzielnie próbowało myć zęby, i jedna dla rodzica, który myje dziecko zęby? Osobiście uważam, że u małych dzieci jest to bardzo dobry pomysł, natomiast wiem również z doświadczenia, że dzieci do trzeciego roku życia poprzez obserwację patrzą na swoich rodziców i myślę, że dobrze, kiedy wchodzi taki moment, kiedy na przykład rodzice mają szczotkę elektryczną, kupują końcówkę do tej. Samej szczoteczki, końcówkę dla dzieci, powodując, że dziecko czuje się już dorosłe, że mam taką samą szczoteczkę jak moja mamusia albo mój tatuś. Natomiast są dla odmiany znowu dzieci, więc tutaj znowu wchodzimy w temat indywidualności. Ja bardzo na to zawsze duży nacisk kładę. Są dzieci, które na przykład zwyczajnie kochają kolor różowy i to ma być szczoteczka różowa z księżniczką i to będzie najważniejszy wybór, żeby jednak te ząbki były oczyszczone, więc nawołuję Was, kochani, obserwujcie swoje dzieci i, i bardziej pod dziecko, bardziej pod dziecko. No właśnie, bo my to rozmawiamy o wielkości główki, grubości tak. włosia, wielkości rączki, ale to i przecież najważniejsze, jaki emblemat będzie naszotki. Tak, i najważniejsze, korn. czy będzie księżniczka, lub czy będą czy samochody. samochody. <grym> tak, tak, tak. Jeszcze chciałabym Cię zapytać o metody szczotkowania, a dokładnie to, jakie ruchy wykonywać, jak mocno dociskać. To jest bardzo dobre pytanie. Jest kilka metod szczotkowania, Natomiast te metody szczotkowania są w dużej mierze podporządkowane do pacjentów dorosłych i problemów z przyzębiem, z dziąsłami, z jakimiś na przykład ubytkami klinowymi, które pojawiają się poprzez przeciążenie zwarcia w jamie ustnej. Więc na etapie rozmowy na temat dzieci raczej bym się wymiksowała z tego momentu, a skupiłabym się na tym, że przede wszystkim jeżeli mamy szczoteczkę manualną, to absolutnie musimy się skupić na robieniu pięknych, regularnych kółeczek. To kółeczko jest po to, żeby ten ząb przy dziąśle był prawidłowo oczyszczony, ponieważ jak spojrzymy na uśmiech drugiego człowieka, to zęby w dziąsłach mają kształt kółeczka. I bardzo ważne, żeby te kółeczka wykonywać, ponieważ one pięknie wymiatają nam resztki pokarmowe z szyjek i z przestrzeni międzyzębowych, jednocześnie powodując masaż dziąseł. Natomiast jeżeli mamy szczoteczki soniczne, lub elektryczne, to tak naprawdę one wykonują za nas robotę same, ponieważ my tylko i wyłącznie przykładamy szczoteczkę do zębów, a ona sama wykonuje robotę, my tylko powolutku zmieniamy ząb za zębem, umiejscowienie tej szczotki. Natomiast niezależnie od tego, ile jest ruchów sonicznych, ile pulsacyjnych, czy macie taką wybajerzoną szczoteczkę, czy taką, jeżeli macie tendencję, mówię o tendencji, jeżeli mamy... Pacjenta, który myje zęby sam sobie, czyli tutaj bardziej dla dorosłych pacjentów, bo to rodzice myją zęby dziecku, ale mówię na przykład o dwunastolatku. Dwunastolatek już powiedzmy myje zęby sam, ale bardzo mocno dociska szczotkę do zębów. Mamy dużo szczotek, które mają kontrolę nacisku, i ta szczotka nas informuje, że jest za mocno. Natomiast jeżeli nas poinformuje stomatolog. Po tym, jak wyglądają dziąsła i zęby, że dociskamy za mocno, warto szczoteczkę nie chwytać do łapki tak klasycznie w taki uścisk, że mamy taką pięść boksera, w której znajduje się szczotka, tylko zmienić uchwyt na tak zwany uchwyt pisarski. Czyli jeśli wyobrazicie sobie, jak trzymacie w rączce pióro do pisania atramentem, no teraz już przechodzi temat do lamusa, ale większość z nas jeszcze to pamięta, to dokładnie w ten sam sposób trzymamy szczotkę. Bardzo dużo osób ma wtedy uczucie, że źle domyła zęby, że te zęby są brudne, ale to jest jedyny sposób, uchwyt pisarski, jedyny sposób, który daje nam możliwość nie naciskania tak mocno na zęby szczotką. Hmm, to bardzo ciekawa rada, nigdy by mi to nie przyszło do głowy, będę próbować razem z dzieckiem. I jeszcze na koniec chciałabym spytać Cię, jak dbać o czystość szczoteczki? Czy wystarczy ją przepłukać wodą po myciu zębów? No cóż, najbardziej taki prosty sposób Sposób, no to oczywiście przepłukać wodą i zostawić do takiego spłynięcia wody ze szczoteczki w kubeczku. Na pewno tego, czego bym raczej nie robiła, to nie zamykałabym szczotki w żadnych plastikowych nakładkach. Jednak takie zaduszanie szczoteczki nie jest dobrym rozwiązaniem. Kiedyś był taki trend, że szczotki na przykład manualne wymieniamy co 3 miesiące, a główki szczoteczek elektrycznych co 6 miesięcy. Teraz doczytałam się, że już raczej zaleca się że każdą, czy to będzie manualna szczotka, czy elektryczna końcówka, powinniśmy wymieniać co trzy miesiące. Dlatego tutaj bym może też jako taka osoba bardzo bliska naturze i planecie proponowałabym, że jeżeli posiadacie szczoteczki manualne, to warto by było rozejrzeć się za rozwiązaniem. Może bambusowym zamiast plastikowym, wtedy te co trzy miesięczne szczotki będą bardziej przyjazne planecie. Natomiast no też wybór pozostawiam pacjentom. Olu, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję, miło mi było. Mam nadzieję, drodzy słuchacze i słuchaczki, że znaleźliście w tym odcinku odpowiedzi, których szukaliście. Ja osobiście dowiedziałam się mnóstwo ciekawostek, z których nie zdawałam sobie wcześniej sprawy, jeżeli chodzi o szczoteczkę od A do Z. I już wiem, że nie można szukać idealnej, bo tak naprawdę wszystkie, które są dostępne, choć różnią się między sobą, są dobre, w zależności od tego małego człowieka, użytkownika szczoteczki. Subskrybujcie nasz kanał, słuchajcie kolejnych odcinków podcastu Rodzice Rosne, gdzie razem z ekspertami poruszymy kolejne ważne tematy dla Was, rodziców. Podsyłajcie nasz podcast swoim znajomym rodzicom, może im też pomogą w rodzicielskiej codzienności. Do usłyszenia.